Witam na kanale Telka 24. Mam na imię Paweł. Ostatnio zmieniłem prędkość z 300 megabitów na 5 gigabitów, ponieważ coraz więcej operatorów daje nam złącza powyżej 1 gigabita. Dlatego zainwestowałem w kartę TP-Linka TX201. Jest to karta pod złącze PCI Express, ponieważ w moim komputerze stacjonarnym dalej była karta 1 gigabitowa. Zobaczymy, jak ten TP-Link się będzie spisywał. Jak tu możemy z tyłu zauważyć, ta karta działa z większościami systemów Windows oraz Linux. Oczywiście też jest, działa wstecz i możemy tutaj podłączyć łącze 1 gigabitowe czy 100 megabitowe. Zobaczymy zawartość opakowania. Za chwilkę zamontujemy ją w komputerze, zobaczymy, czy cokolwiek jest wymagane, jeśli chodzi o jakiekolwiek sterowniki. Jak tu widzicie, karta jest niewielkich rozmiarów, podłącze PCI Express. Do tego mamy też drugiego śledzia, jakby nie pasowało do naszej obudowy. Ale będziemy oczywiście korzystali z tego większego śledzia, przynajmniej w moim komputerze. Mamy też tu instrukcję obsługi i sterowniki na płycie CD. Jestem ciekaw, czy będę potrzebował jakichś sterowników, czy po prostu już w systemie Windows te sterowniki będą. Dobrze, idę po komputer stacjonarny. Za chwilkę go rozbierzemy, zamontujemy tą kartę. Mam nadzieję, że tam nie ma za dużo kurzu. Były jakieś pół roku temu czyszczone, to mam nadzieję, że dalej będzie czysty ten komputer stacjonarny. Dobrze, przyniosłem już komputer stacjonarny. Odkręcimy z tyłu śrubkę. Została już tylko jedna. Jak to przy każdym sprzątaniu, kolejne śrubki się gubią. Tu widzę, jest na szczęście w miarę czysto. Mamy jeszcze wolny slot. To podłączymy kartę. Dobra, weszło do końca. Na razie tej śrubki tu nie będę przykręcał z boku, żeby ta karta trzymała się stabilnie. Po prostu zobaczmy, czy cokolwiek to działa. Powiedzcie mi, korzystacie jeszcze z komputerów stacjonarnych, czy tylko się przerzuciliście na laptopy? Ja korzystam tak w sumie pół na pół. Bardziej wolę grać na stacjonarnym komputerze niż na laptopie. A wy jak wolicie grać na stacjonarnym komputerze czy na laptopie? No i tak samo grafikę też wolę obsługiwać na większym, grafikę wolę obrabiać, te filmiki obrabiać na komputerze stacjonarnym niż na laptopie. Tak jest moje zdanie. Wygodniej mi na większym ekranie i jakoś wygodniej się siedzi niż powiedzmy na kuckach przy laptopie, przy stoliku. Dobra, skręcone jest. Idę podłączyć ten komputer teraz pod monitor i zobaczymy, czy będzie wymagał jakichkolwiek sterowników. Uruchomiłem już komputer. Oczywiście też podłączyłem do kabla Ethernet i tu ważna rzecz. Pamiętajcie, przy prędkości powyżej 1 gigabita używamy już kabla minimum kategorii 6. Dlaczego tak jest? Zrobiłem o tym ostatnio filmik, porównanie kabla Ethernet kategorii 5 oraz 6 powyżej 20 metrów, bo powiem, że przy takich krótkich kabelkach 1-2-metrowych nie widziałem różnicy na prędkości, jeśli chodzi o łącze do 2,5 gigabita. Przy 20 metrach już jest spadek prędkości. Macie w opisie filmik. Dobra, jak tu widzicie, podłączyłem komputer, go uruchomiłem już. Automatycznie się karta została wykryta, nie wymagało żadnych sterowników. Zobaczymy, jak dość stare sterowniki mamy. Tu jest akurat, jak możecie dokładnie zobaczyć, to jest karta w ogóle na kości Realteka. Wejdziemy w konfigurację. Sterowniki mamy z 2015 roku. Wejdziemy na stronę TP-Linka, zobaczymy, czy mamy nowsze sterowniki do tej karty. Tu mamy wyszukiwarka. To jest karta TX201. Mamy kartę, mamy wsparcie. I jak tu możecie zobaczyć, mamy sterowniki nowsze z 2022 roku, przepraszam bardzo. Obierzemy te sterowniki, niech nam się zaktualizuje karta, zanim sprawdzimy test prędkości. Dobrze, mamy już sterowniki rozpakowane. Klikniemy, żeby nam się zainstalowały. Dobrze, skończyła się instalacja sterowników. Zobaczymy w ustawieniach, czy tam się już podmieniły. Wejdziemy jeszcze raz na kartę. Właściwości. Konfiguracja.
I już mamy sterowniki z 2022 roku. Jak coś tu w ogóle, nie wiem czemu nie przegapiłem. Na stronie TP-Linka jest jeszcze nowsza karta. Nie wiem czemu nie wziąłem jej. Więc widziałem, że tam jakiś wpisałem TX. To był H401. Tu jest karta 10-gigowa. Może ją kiedyś przetestuję, zobaczymy. Dobrze, zobaczmy. Najpierw te 2,5 giga. Skorzystamy z aplikacji Speedtest. Tylko ciekawe, że moja płyta główna w tym komputerze pociągnie tą nowszą kartę. To jest już komputer, który ma około 5 lat, jak nie więcej. Patrzymy, jaką prędkość osiągniemy. Wcześniej była sporo gorsza karta. Jak widzicie, mamy ping 1 milisekunda, pobieranie praktycznie 2,4 gigabita. Niestety mój operator daje tylko 300 wychodzącego. A coraz więcej operator daje właśnie prędkości powyżej 1 gigabita, dlatego w takiej prostej warto taką kartę sobie zakupić. Jeśli dzisiejszy filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, trzymajcie się, subskrybujcie kanał oczywiście.